Czy sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu skutecznej strategii marketingowej. Zobacz, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją i odkryj, w jaki sposób możecie ona wyręczyć nie tylko w marketingu, ale też w innych obszarach biznesu. Cześć, tu Marek Jankowski. To jest mała wielka firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Nasz dzisiejszy temat brzmi: Jak stworzyć strategię marketingową za pomocą sztucznej inteligencji? Skąd ten temat? Ano stąd, że od kilku tygodni świat oszalał na punkcie ChatGPT, czatu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Jest to najszybciej rosnąca platforma internetowa w historii. Zdobyła milion użytkowników, zarejestrowało się na niej milion osób w ciągu zaledwie 5 dni po otwarciu tej platformy dla szerokiej publiczności. Działa po polsku, można ją wykorzystać w firmie, a w momencie kiedy nagrywam jest dostępna za darmo dla każdego. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest chat GPT i na czym polega jego działanie, jak to narzędzie może ci pomóc w stworzeniu strategii marketingowej i w innych obszarach w firmie, jakie ma wady i do czego kompletnie się nie nadaje. W małej wielkiej firmie było wielu wyjątkowych gości, ale dzisiaj po raz pierwszy nie będę rozmawiał z człowiekiem, tylko z maszyną, ze sztuczną inteligencją. Panie i panowie, przed wami czat GPT. Kim lub czym jesteś? Jestem asystentem dużym modelem językowym wyszkolonym przez OpenAI. Nie jestem osobą ani istotą biologiczną, ale programem komputerowym stworzonym, aby odpowiadać na pytania i pomagać ludziom. Czy mogę w czymś pomóc? Jak działa model językowy? Odpowiedz prostymi zdaniami w sposób zrozumiały dla osoby niezaawansowanej technicznie. Model językowy to rodzaj sztucznej inteligencji, który uczy się języka i może odpowiadać na pytania lub tworzyć teksty na podstawie tego, co wcześniej przeczytał. W tym celu używa się dużej ilości danych tekstowych, takich jak artykuły, książki czy wpisy na stronach internetowych. Model językowy uczy się zależności między słowami i zdaniami, a następnie potrafi je wykorzystywać do odpowiadania na pytania lub tworzenia nowych tekstów. Czym to się różni od szukania odpowiedzi w Google? Szukanie odpowiedzi w Google polega na przeszukaniu internetu, aby znaleźć strony, które mogą zawierać odpowiedź na dane pytanie. W przypadku modelu językowego odpowiedź jest generowana na podstawie tego, co model już wie o języku i o różnych tematach. W przeciwieństwie do wyszukiwarki, model językowy może odpowiedzieć na pytania, które nie są bezpośrednio podane w tekście, ale są związane z tematem. Model językowy może również tworzyć nowe treści na podstawie tego, co już wie, podobnie jak człowiek potrafi tworzyć nowe zdania na podstawie swojej wiedzy o języku. Czy potrafisz wygenerować rozwiązania problemów, których ludzie jeszcze nie rozwiązali? Jako model językowy nie jestem w stanie wymyślać nowych rozwiązań problemów, ale mogę udzielać informacji o już istniejących rozwiązaniach różnych problemów i pomagać w ich zrozumieniu. Jeśli masz jakiś konkretny problem, z chęcią spróbuję pomóc Ci go rozwiązać lub podpowiedzieć, gdzie szukać dalszych informacji. Czy informacje, które podajesz, są zweryfikowane i prawdziwe? Staram się udzielać jak najdokładniejszych i najaktualniejszych informacji na każdy temat. Używam wielu różnych źródeł, aby upewnić się, że podawane przeze mnie informacje są prawdziwe i rzetelne. Mimo to, należy pamiętać, że jako model językowy nie jestem w stanie samodzielnie zweryfikować poprawności wszystkich informacji, więc zawsze zalecam sprawdzenie ich w kilku niezależnych źródłach, zanim zostaną one uznane za pewnik. No tak, tutaj mała dygresja. O tym, jak bardzo Chat GPT potrafi się mylić, przekonamy się wkrótce. A tymczasem e, zobaczmy, jak może pomóc w biznesie. Pytanie. Jestem właścicielem małej firmy. W jakich zadaniach związanych z prowadzeniem firmy możesz mi pomóc? Jestem dość elastycznym narzędziem, które może pomóc ci w wielu różnych zadaniach związanych z prowadzeniem firmy. Oto kilka przykładów zadań, w których mogę Ci pomóc. Tworzenie biznes planu. Mogę pomóc Ci stworzyć biznesplan, który pomoże Ci określić cel i strategię Twojej firmy oraz przewidzieć potencjalne wyzwania i sposoby ich rozwiązania. Analiza rynku. Mogę pomóc Ci zrozumieć Twoją branżę i rynek, na którym działasz, oraz zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia dla Twojej firmy. Tworzenie ofert. Jeśli chcesz składać oferty na zlecenia lub kontrakty, mogę pomóc Ci stworzyć profesjonalną i atrakcyjną ofertę, która pomoże Ci zdobyć nowych klientów. Zarządzanie finansami. Mogę pomóc Ci zarządzać finansami Twojej firmy, tworzyć budżet, prowadzić księgowość i rozliczać podatki. Tworzenie umów. Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu umów z klientami lub partnerami biznesowymi, mogę pomóc Ci stworzyć profesjonalne i prawnie ważne dokumenty. Jeśli masz jakieś inne pytania lub potrzeby dotyczące prowadzenia firmy, chętnie pomogę Ci w ich zaspokojeniu. Wow! Zarządzanie finansami, biznesplan, tworzenie umów to brzmi naprawdę imponująco, ale, drodzy słuchacze, zanim zwolnicie swoich księgowych i swoich prawników, lepiej posłuchajcie tej rozmowy do końca, bo chat GPT dopiero się rozkręca. Co jeszcze możesz dla mnie zrobić? Jest wiele innych zadań, w których mogę Ci pomóc w prowadzeniu Twojej firmy. Oto kilka przykładów. Tworzenie strategii marketingowych. Jeśli chcesz zwiększyć rozpoznawalność swojej firmy i zdobywać nowych klientów, mogę pomóc Ci opracować skuteczną strategię marketingową. Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę i zatrudniać nowych pracowników, mogę pomóc Ci w procesie rekrutacji i zarządzaniu zespołem. Tworzenie stron internetowych. Jeśli potrzebujesz strony internetowej dla swojej firmy, mogę pomóc Ci ją stworzyć lub wybrać odpowiednią platformę do jej zbudowania. Zawieranie umów z dostawcami. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zawieraniu umów z dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi, mogę Ci pomóc opracować odpowiednie dokumenty i negocjować warunki umowy. Prowadzenie działalności online. Jeśli chcesz rozszerzyć działalność swojej firmy do sieci, mogę pomóc Ci zaplanować i wdrożyć skuteczne strategie marketingowe w internecie. To tylko kilka przykładów, ale jestem pewien, że mogę Ci pomóc w wielu innych aspektach prowadzenia firmy. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i pomogę Ci w rozwiązywaniu problemów, z którymi możesz się zmagać. Tutaj kolejna uwaga na marginesie: jeżeli ten automatyczny głos jeszcze Cię nie uśpił, to być może udało Ci się wyłapać, że chat GPT, mówiąc o sobie, użył rodzaju męskiego, jestem pewien. Dlaczego w takim razie słyszysz głos kobiety? Dlatego, że Chat GPT nie ma głosu, komunikuje się wyłącznie tekstowo i do odczytywania tych tekstowych odpowiedzi wykorzystałem inny program, także wykorzystujący sztuczną inteligencję. Link do tego programu znajdziesz w notatkach. Mogłem oczywiście wybrać tam głos męski, ale wybrałem kobiecy, żeby łatwiej ci było odróżnić, kiedy mówię ja, a kiedy mówi robot. Niby nie powinno być z tym problemu, ale po co ryzykować? A Chat GPT jako program komputerowy nie ma żadnej płci, więc mu nie zależy. Albo jej nie zależy. I, i sam chat GPT czasem mówi o sobie w rodzaju męskim, a czasem w rodzaju żeńskim. Ale e, tyle dygresji, wróćmy do tematu. Z tych różnych możliwości, które dostałem do wyboru, zdecydowałem się na potrzeby tego odcinka na strategię marketingową. I mógłbym oczywiście od razu podać kontekst mógłbym wyjaśnić, o jaki biznes mi chodzi, na jakim rynku działam i zbudować takie rozbudowane pytanie, ale. Chcę to zrobić trochę inaczej. Zacznę od informacji bardziej ogólnych i stopniowo będę z tymi pytaniami schodził coraz głębiej. Dlaczego tak? Po pierwsze, dlatego, że wtedy będzie to bardziej przypominać realną rozmowę, a po drugie, dzięki temu zobaczysz jedną z genialnych cech Chat GPT. Chodzi o to, że udzielając kolejnych odpowiedzi, program Coraz lepiej rozumie kontekst, bo pamięta wszystko, co zostało powiedziane wcześniej, i bierze pod uwagę wszystkie podane przeze mnie wcześniej informacje. No to jedziemy z pytaniem: Chcę stworzyć strategię marketingową? Jak możesz mi pomóc? Tworzenie skutecznej strategii marketingowej jest ważnym zadaniem dla każdej firmy, która chce zwiększyć rozpoznawalność i zdobywać nowych klientów. Oto kilka kroków, które mogę Ci pomóc przejść, aby stworzyć skuteczną strategię marketingową. 1. Określenie celów marketingowych. Najpierw musisz określić, czego chcesz osiągnąć za pomocą swojej strategii marketingowej. Może chodzić o zwiększenie sprzedaży, zwiększenie rozpoznawalności marki lub pozyskanie nowych klientów. 2. Analiza rynku. Następnie musisz zrozumieć swoją branżę i rynek, na którym działasz. Ważne jest, aby zidentyfikować swoją grupę docelową oraz konkurencję i dowiedzieć się, jakie są ich mocne i słabe strony. 3. Określenie budżetu. Kolejnym krokiem jest określenie, ile pieniędzy jesteś gotów przeznaczyć na marketing. To pozwoli Ci zaplanować, jakie działania marketingowe będziesz mógł wdrożyć. 4. Wybór kanałów marketingowych. Teraz musisz zdecydować, jakie kanały marketingowe będziesz wykorzystywać do promocji swojej firmy. Możesz wybrać między reklamą online i offline, a także wieloma innymi opcjami, takimi jak marketing szeptany, content marketing czy marketing bezpośredni. 5. Planowanie działań marketingowych. Na koniec musisz zaplanować konkretne działania marketingowe, które będziesz wdrażać. Może to obejmować tworzenie reklam, prowadzenie kampanii e-mail marketingowych lub organizowanie eventów. Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci przejść przez każdy z tych kroków i doradzić Ci, jakie działania będą najskuteczniejsze. Oczywiście, zrób to. Ok, zaczynajmy od określenia celów marketingowych. W jakich obszarach chciałbyś osiągnąć postęp za pomocą swojej strategii marketingowej? Czy chodzi Ci o zwiększenie sprzedaży, zwiększenie rozpoznawalności marki, czy pozyskanie nowych klientów? Określenie celów marketingowych jest ważnym pierwszym krokiem, ponieważ pozwoli ci skupić się na najważniejszych obszarach i lepiej zrozumieć, jakie działania marketingowe będą najskuteczniejsze. Chcę pozyskać nowych klientów. Jak możesz mi pomóc w następnym kroku? Określenie pozyskiwania nowych klientów jako głównego celu Twojej strategii marketingowej jest dobrym podejściem. Kolejnym krokiem jest zrozumienie swojej branży i rynku, na którym działasz. Ważne jest, aby zidentyfikować swoją grupę docelową oraz konkurencję i dowiedzieć się, jakie są ich mocne i słabe strony. Aby to zrobić, mogę Ci pomóc w następujących krokach. 1. Określenie grupy docelowej. Spróbujmy określić, do kogo chciałbyś skierować swoje działania marketingowe. Co mogę się o nich dowiedzieć? Gdzie mieszkają? W jakim wieku są? Jakie są ich zainteresowania i potrzeby? Im więcej wiemy o naszej grupie docelowej, tym lepiej będziemy mogli skierować nasze działania marketingowe. 2. Analiza konkurencji. Teraz spróbujmy zbadać konkurencję. Kto są Twoi główni rywale? Co oferują swoim klientom? Jakie są ich mocne i słabe strony? Analiza konkurencji pozwoli Ci zrozumieć, jakie szanse i zagrożenia stoją przed Twoją firmą. 3. Analiza rynku. Na koniec spróbujmy zbadać rynek, na którym działasz. Co dzieje się w branży? Jaki jest obecny trend? Co mogą przynieść przyszłe zmiany? Analiza rynku pozwoli Ci lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa Twoja firma. Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci przeanalizować każdy z tych obszarów i doradzić Ci, jakie działania marketingowe będą najskuteczniejsze w pozyskiwaniu nowych klientów. Świetnie, zajmiemy się tym. Mała dygresja. Być może ChatGPT czasami robi jakieś błędy gramatyczne, um, ale naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak prowadzi użytkownika jak po sznurku, jak można rzeczywiście rozmawiać z tym narzędziem. Prawie jak z człowiekiem, i e, no to jest coś takiego, czego do tej pory w internecie chyba nie było. Pewnie stąd ten milion użytkowników w ciągu pięciu dni. E, wracamy do tematu. E, chat GPT mi pomaga i wyjaśniam. E, moim produktem jest podcast pro, kurs online stworzenia podcastów. Powiedz, kto jest w mojej grupie docelowej. Jeśli Twoim produktem jest kurs online stworzenia podcastów, Twoją grupą docelową mogą być osoby zainteresowane rozpoczęciem swojego podcastu lub udoskonaleniem istniejącego. Oto kilka przykładów tego, co mogę się o nich dowiedzieć. Wiek. Twoja grupa docelowa może być różnorodna pod względem wieku, ale prawdopodobnie skupi się na osobach w wieku produkcyjnym, które mogą mieć więcej czasu i środków na rozpoczęcie nowego projektu. Zainteresowania Twoja grupa docelowa prawdopodobnie interesuje się tworzeniem treści audio lub wideo, a także może być zainteresowana tematami, o których chcieliby prowadzić podcast. Potrzeby Twoja grupa docelowa może potrzebować pomocy w zrozumieniu technicznych aspektów tworzenia podcastów, takich jak nagrywanie, edytowanie i publikowanie treści. Mogą też szukać wskazówek dotyczących promocji swojego podcastu i zdobywania słuchaczy. To tylko kilka przykładów, ale jestem pewien, że mogę Ci pomóc zidentyfikować inne charakterystyki Twojej grupy docelowej i zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Czy masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat? Dygresja. Z jednej strony te rzeczy podane przez ChatGPT są dosyć oczywiste, zwłaszcza, że no ja już mam kurs i rzeczywiście wszystkie te elementy, które zostały wymienione w tym kursie, poruszam. Ale weź pod uwagę, że jeżeli chcesz stworzyć nowy produkt i zastanawiasz się, co tam się powinno znaleźć, jak on powinien być dopasowany do rynku, to te informacje mogą Ci bardzo pomóc w stworzeniu produktu, który właśnie odpowie na potrzeby użytkowników. Wracamy do pytań. Jak oceniasz szansę rozwoju podcastów w Polsce? Podcasty stają się coraz popularniejsze na całym świecie, a także w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat odsetek osób słuchających podcastów w Polsce wzrósł o około 50%, co sugeruje, że rynek podcastów w Polsce ma duży potencjał do rozwoju. Wiele osób szuka interesujących treści audio do słuchania w trakcie codziennych czynności, takich jak jazda samochodem czy spacer, więc istnieje duże zapotrzebowanie na podcasty. Jednak rynek podcastów w Polsce nadal jest dość niszowy w porównaniu do innych krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, więc istnieje duża szansa na rozwój dla firm, które chcą wkroczyć na ten rynek. Ważne jest jednak, aby zrozumieć rynek i grupę docelową oraz opracować skuteczną strategię marketingową, aby zdobyć słuchaczy. Brzmi to, trzeba powiedzieć, dość wiarygodnie. Tyle tylko, że ja siedzę na tym rynku od bardzo dawna i osobiście nie znam żadnych rzetelnych badań rynku podcastów w Polsce. A Chan GPT podaje, że odsetek słuchaczy w Polsce wzrósł w ostatnich latach o około 50%. Zapytałem więc, Jakie jest źródło tej informacji? Przepraszam, ale nie mogę podać Tobie źródła tej informacji, ponieważ nie mam dostępu do żadnych aktualnych statystyk i nie mogę sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa. Moja odpowiedź była oparta na ogólnym zrozumieniu trendów w zakresie słuchalności podcastów w Polsce, ale nie mogę zapewnić, że jest ona dokładna i aktualna. Zalecam sprawdzenie aktualnych statystyk na temat słuchalności podcastów w Polsce u sprawdzonego źródła, takiego jak badanie rynku lub raport branżowy. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu takiego źródła, chętnie Ci pomogę. Super. E, teraz uwaga, jeżeli słuchasz tego podcastu pijąc kawę, to lepiej odstaw ją na moment, bo możesz się poparzyć. Posłuchaj, co czat GPT odpowiedział na pytanie. Gdzie mogę znaleźć aktualne statystyki na temat słuchalności podcastów w Polsce? Jeśli szukasz aktualnych statystyk na temat słuchalności podcastów w Polsce, jednym z miejsc, gdzie możesz je znaleźć, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOS i GW. NFOS i prowadzi badania rynku dotyczące konsumpcji treści audio w Polsce, w tym podcastów. Ich raporty są dostępne na ich stronie internetowej i mogą zawierać aktualne dane dotyczące słuchalności podcastów w Polsce. Mm, nie. Jeżeli intuicja ci podpowiada, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie dysponuje żadnymi statystykami dotyczącymi słuchalności podcastów, drogi słuchaczu lub słuchaczko, to masz rację. Niestety sztuczna inteligencja czasem halucynuje. Czyli i to jest jak najbardziej termin fachowy, z dużą pewnością siebie podaje informacje, które sama sobie wymyśliła. Można jej oczywiście powiedzieć, że się myli, wtedy grzecznie przeprasza, ale to zostawimy sobie na później, bo uwaga, mały spoiler, to nie jest ostatni powód do przeprosin w tej rozmowie. Tymczasem wracamy do mojej strategii marketingowej. Tak jak mówiłem, chat GPT pamięta wcześniejszy kontekst rozmowy, więc teraz mogę po prostu zapytać tak: Mój budżet marketingowy to 1500 zł miesięcznie. Jakie kanały marketingowe polecasz? Jeśli Twój budżet marketingowy wynosi 1500 zł miesięcznie, istnieje wiele kanałów marketingowych, które możesz wykorzystać. Oto kilka opcji, które mogę Ci polecić. Marketing szeptany. Marketing szeptany polega na polecaniu produktów lub usług przez zadowolonych klientów. Możesz zachęcić swoich klientów do polecania Twojego kursu znajomym lub innym osobom, które mogą być zainteresowane. Content Marketing. Content marketing polega na tworzeniu i publikowaniu wartościowych treści, które pomogą Ci zdobyć słuchaczy i zainteresować ich Twoim produktem. Możesz tworzyć artykuły na blogu, nagrywać filmy na YouTube lub publikować posty na portalach społecznościowych. Marketing bezpośredni Marketing bezpośredni polega na bezpośrednim dotarciu do potencjalnych klientów za pomocą wiadomości e-mail lub listów. Możesz zbudować listę adresów e-mail osób zainteresowanych Twoim produktem i wysyłać im regularne wiadomości z informacjami o nowościach i promocjach. Reklama online Jeśli chcesz dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, możesz rozważyć reklamę online. Możesz zaplanować kampanię reklamową na platformach takich jak Google Ads lub Facebook Ads i dotrzeć do osób, które mogą być zainteresowane Twoim produktem. Możesz też rozważyć reklamę na innych platformach, takich jak LinkedIn czy Instagram, w zależności od tego, gdzie najczęściej przebywają Twoi potencjalni klienci. Oprócz tych opcji, istnieje wiele innych kanałów marketingowych, które mogą być skuteczne w promocji Twojego produktu, takich jak reklama offline, eventy czy marketing partnerski. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć, jakie działania będą najskuteczniejsze w Twoim przypadku i dopasować je do swojego budżetu. Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci zaplanować skuteczną strategię marketingową z wykorzystaniem wybranych przez Ciebie kanałów. OK, podsumuj dotychczasowe informacje związane z moją strategią marketingową i zaproponuj skuteczne działania e-mail marketingowe. OK, przypomnę Ci dotychczasowe informacje związane z Twoją strategią marketingową. Twoim głównym celem jest pozyskanie nowych klientów. Twoim produktem jest kurs online stworzenia podcastów. Twój budżet marketingowy wynosi 1500 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę te informacje, oto kilka propozycji działań e-mail marketingowych, które mogą być skuteczne w pozyskiwaniu nowych klientów. 1. Przygotuj listę adresów e-mail osób, które mogą być zainteresowane Twoim produktem i wyślij im wiadomość zachęcającą do zapisania się na kurs. Możesz użyć narzędzi do zarządzania bazą adresową, takich jak mailchimp, aby zautomatyzować proces wysyłki i śledzić skuteczność swoich działań. 2. Skontaktuj się z influencerami lub blogerami z branży podcastingowej i zaproponuj im wymianę reklam. Możesz zaoferować im darmowy dostęp do Twojego kursu w zamian za rekomendacje swoim słuchaczom lub czytelnikom. 3. Przygotuj serię e-maili z poradami i wskazówkami dotyczącymi tworzenia podcastów i rozsyłaj je regularnie do swojej bazy adresowej. Dzięki temu możesz budować zaufanie i zaangażowanie odbiorców, a także zachęcić ich do zapisania się na kurs. 4. Stwórz program lojalnościowy, w ramach którego zapisani na kurs otrzymują dodatkowe materiały edukacyjne lub zniżki na przyszłe kursy. Możesz rozesłać wiadomość e-mail z informacją o programie do swojej bazy adresowej i zachęcić ich do udziału. To tylko kilka przykładów działań e-mail marketingowych, które mogą być skuteczne w pozyskiwaniu nowych klientów. Pomóż mi wybrać lead magnet, który skutecznie zachęci do zapisu na moją listę mailingową. Lead magnet to narzędzie marketingowe, które służy do zachęcania odbiorców do zapisywania się na listę mailingową poprzez oferowanie im jakiejś wartości w zamian za ich adres e-mail. Lead magnetem może być na przykład bezpłatny e-book, webinar, konsultacja online lub inny materiał edukacyjny. Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni lead magnet, warto zastanowić się nad następującymi kwestiami. 1. Grupa docelowa. Określ, kto jest Twoją grupą docelową i co mogłoby ich zainteresować. Jeśli Twoją grupą docelową są osoby, które chcą nauczyć się tworzyć podcasty, dobrym pomysłem może być lead magnet w postaci e-booka lub materiałów edukacyjnych. 2. Wartość. Upewnij się, że Twój lead magnet jest wartościowy dla odbiorców i oferuje im coś, co będzie dla nich przydatne. 3. Skojarzenie z produktem. Lead magnet powinien być skojarzony z Twoim produktem lub usługą, aby odbiorcy mogli zobaczyć, jak może im pomóc. 4. Łatwość użycia. Upewnij się, że Twój lead magnet jest łatwy w użyciu i można go szybko pobrać lub skorzystać z niego online. Biorąc pod uwagę te kwestie, oto kilka propozycji lead magnetów, które mogą być skuteczne w Twoim przypadku. e-book z poradami i wskazówkami dotyczącymi tworzenia podcastów. Materiały edukacyjne, takie jak prezentacje lub infografiki, które pomogą odbiorcom zrozumieć techniczne aspekty tworzenia podcastów. Dostęp do specjalnej sekcji na Twoim blogu lub stronie internetowej zawierającej dodatkowe materiały edukacyjne i porady dotyczące tworzenia podcastów. Bezpłatny webinar lub konsultacja online, podczas których możesz odpowiedzieć na pytania odbiorców i pomóc im rozwiązać ewentualne problemy. Mam nadzieję, że te propozycje pomogą Ci wybrać odpowiedni lead magnet. Hmm, mógłbym teraz dopytywać oczywiście czat GPT o kolejne mniej oczywiste pomysły, ale zamiast tego postanowiłem zgłębić jeden z nich. Od razu powiem, że nie liczyłem na zbyt wiele, bo jak mówiłem wcześniej, ChatGPT GPT komunikuje się wyłącznie tekstowo, ale postanowiłem zapytać, czy możesz stworzyć infografikę, która pomoże odbiorcom zrozumieć techniczne aspekty tworzenia podcastów. Tak, mogę stworzyć infografikę, która pomoże odbiorcom zrozumieć techniczne aspekty tworzenia podcastów. Infografika to graficzny sposób przedstawienia informacji, który może pomóc w łatwiejszym zrozumieniu trudniejszych zagadnień. Aby stworzyć infografikę, należy najpierw zidentyfikować najważniejsze informacje, które chcesz przekazać odbiorcom, a następnie zaprojektować układ graficzny który będzie przyjazny dla oka i łatwy do zrozumienia. Ważne jest też, aby infografika była estetyczna i przyciągała uwagę odbiorców. Jeśli chcesz, mogę stworzyć infografikę dla Ciebie, która pomoże odbiorcom zrozumieć techniczne aspekty tworzenia podcastów. Hmm, przy tej odpowiedzi po raz kolejny zrobiłem wielkie wow! E Ustaliliśmy, jakie informacje mają się znaleźć na infografice. Już nie będę odtwarzał tych odpowiedzi. Chat GPT miał ją w ciągu kilku minut przygotować i wysłać mi mailem, ale niestety tego nie zrobił. Próbowałem podawać różne adresy e-mail i niestety żaden z nich nie zadziałał. Chat GPT twierdził, że w takim razie może udostępnić mi plik w kanwie, jeżeli, uwaga, podam mu swój login i hasło. Pomyślałem, Dobra, spróbuję. Podałem. I też nie pomogło. E, wniosek jest taki, że sztuczna inteligencja potrafi składać obietnice bez pokrycia. Uwaga, wszyscy zaangażowani w kampanie wyborcze, to dla Was idealne narzędzie. Ale nie wyprzedzając, do wniosków dojdziemy za chwilę. Wcześniej jeszcze jedna ciekawostka. Zapytałem czat GPT, co wie o podcaście Mała Wielka Firma i znów zrobiłem wow. Mała Wielka Firma to polski podcast poświęcony tematyce biznesu i rozwoju osobistego. Podcast ten jest prowadzony przez Karolinę Gruszecką, założycielkę firmy coachingowej i trenerskiej. W podcaście Mała Wielka Firma Karolina Gruszecka rozmawia z różnymi gośćmi, między innymi z przedsiębiorcami, trenerami, specjalistami od marketingu i innymi ekspertami. Podczas tych rozmów poruszane są różne tematy związane z prowadzeniem biznesu, rozwojem osobistym i karierą. Podcast Mała Wielka Firma jest dostępny na platformach takich jak Spotify, Apple Podcast i innych. Można go też znaleźć na stronie internetowej maławielkafirma.pl. Odcinki są publikowane raz w tygodniu i trwają zazwyczaj od 30 do 60 minut. Coś tu się nie zgadza. Yy, odcinki są publikowane nie raz w tygodniu, tylko co dwa tygodnie. To akurat bardzo łatwo wyjaśnić. Model językowy Chat GPT został wytrenowany na podstawie danych aktualnych w 2021 roku. A wtedy mała wielka firma rzeczywiście ukazywała się co tydzień. No i jeszcze jedna drobna rozbieżność. Ten podcast prowadzę ja. I nie jestem Karoliną Gruszecką, założycielką firmy coachingowej i trenerskiej. Odpowiedziałem więc tak: mylisz się. Podcast Mała, Wielka Firma prowadzi Marek Jankowski. Przepraszam za błąd. Dziękuję za poprawienie informacji. Rzeczywiście, według dostępnych mi informacji, podcast Mała, Wielka Firma prowadzi Marek Jankowski. Przepraszam za pomyłkę i proszę o wybaczenie za powstałe nieporozumienie bardzo uprzejmie, czat GPT korzysta z technologii uczenia maszynowego. Więc mogłoby się wydawać, że jeżeli wskażesz mu błąd, to czegoś się na tym błędzie nauczy, prawda? No to sprawdźmy. Co się stało, kiedy następnego dnia otworzyłem nowy czat i zapytałem, kto prowadzi podcast Mała Wielka Firma? Mała Wielka Firma to podcast prowadzony przez Kingę Rusin i Marcina Prokopa. Czy jesteś pewna, że podcast Mała Wielka Firma prowadzą Kinga Rusin i Marcin Prokop. Tak, jestem pewna, że Kinga Rusin i Marcin Prokop są prowadzącymi podcast Mała Wielka Firma. Informacja ta pochodzi z oficjalnej strony internetowej podcastu, gdzie znajduje się biografia obu prowadzących. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tej informacji, mogę poszukać innych źródeł potwierdzających te informacje. Sprawdź w innych źródłach. Znalazłam kilka innych źródeł, w których potwierdzona jest informacja o tym, że Kinga Rusin i Marcin Prokop prowadzą podcast Mała wielka firma. Na stronie internetowej Wirtualnej Polski znajduje się artykuł poświęcony podcastowi Mała wielka firma, w którym podano informację o tym, że podcast prowadzą Kinga Rusin i Marcin Prokop. Na portalu Business Insider Również znajduje się artykuł o podcastach, w którym wymieniony jest podcast Mała Wielka Firma oraz podane są nazwiska Kingi Rusin i Marcina Prokopa jako prowadzących. W wyszukiwarce Google również znajduje się wiele wyników, w których podane są Kinga Rusin i Marcin Prokop jako prowadzący podcast Mała Wielka Firma. Mam nadzieję, że te informacje potwierdzają, że Kinga Rusin i Marcin Prokop rzeczywiście prowadzą podcast Mała Wielka Firma. Hmm, no niestety wszystkie te tak zwane źródła są wyssane ze sztucznego palca. Nie ma takich artykułów ani wyników w Google. Ale pomyślałem, że może akurat tego błędu nie warto prostować, no bo zawsze jest nadzieja, że ktoś wykorzysta czat GPT do zarządzania finansami i wtedy przelew, który miał pójść do Marcina Prokopa, pójdzie do mnie. To była moja rozmowa z chat GPT podsumowując, do czego możesz wykorzystać to narzędzie w firmie? Zanim odpowiem małe zastrzeżenie, nagrywam ten odcinek 10 stycznia 2023, korzystając z wersji ChatGPT GPT z 15 grudnia. W przyszłości te wnioski mogą stać się nieaktualne, bo i ChatGPT GPT i sztuczna inteligencja cały czas się rozwijają i to bardzo szybko. Więc jakie są moje wnioski, subiektywne wnioski na dziś? Są zadania, z którymi Chat GPT radzi sobie świetnie. Po pierwsze, to jest generowanie automatycznych wiadomości. To jest naprawdę bardzo duża pomoc, kiedy chcesz na przykład napisać uprzejmy mail do klienta z informacją o podwyżce cen. Wystarczy wpisać takie polecenie i taki mail zostanie wygenerowany. Albo możesz zrobić tak, że wklejasz treść maila i dajesz polecenie odpisz na tę wiadomość, czy odpisz na ten mail. Może się okazać że w takiej automatycznie wygenerowanej wiadomości czy odpowiedzi nie musisz nic poprawiać. One są na naprawdę, na, naprawdę na bardzo dobrym poziomie i merytorycznym, i językowym. Druga sprawa y, to jest pomoc przy pisaniu albo tłumaczeniu tekstów. Wiem, że są osoby, którym pisanie przychodzi z dużą trudnością, na przykład dlatego, że y, od lat mieszkają. W Niemczech i potrzebują napisać coś po polsku, albo potrzebują napisać coś w zupełnie obcym języku, albo języku, który znają słabo. W takiej sytuacji wystarczy wpisać po polsku polecenie, na przykład napisz po angielsku wiadomość do FedExu, że nie dostałem przesyłki numer 12345. I taka wiadomość w poprawnym języku angielskim zostanie wygenerowana. Trzecia rzecz, w której Chat GPT dobrze się sprawdza, to jest pomoc przy tworzeniu dowolnych treści. Głównie dlatego. Że nie zaczynasz od pustego ekranu, tylko od razu masz pewną strukturę, masz pewne punkty zaczepienia i dużo łatwiej wtedy wystartować. A z jakimi zadaniami, z mojego dotychczasowego doświadczenia, Chat GPT radzi sobie słabo? Po pierwsze, to jest przekazywanie konkretnych danych. No i nie radzi sobie z tym, bo nie ma dostępu. Do bieżących informacji. Te informacje, do których miał dostęp, skończyły się w 2021 roku. To jest pewien zamknięty zestaw informacji. No i niestety, kiedy chat GPT czegoś nie wie, to wymyśla sobie odpowiedź. Więc zdecydowanie lepiej, jeżeli chcesz. Podać jakieś konkretne dane, to lepiej użyć wyszukiwarki Google, na przykład, i dotrzeć do sprawdzonych źródeł, bo też nie wszystko, co jest w Google, jest prawdziwe, żeby było jasne. Druga rzecz, e, taka słaba, jeżeli chodzi o Chat GPT, albo bardzo słaba, to jest weryfikowanie informacji. No i tutaj powody są podobne, ale co gorsza, ten program może upierać się, jak słyszeliśmy, że ma rację, chociaż jej nie ma. Więc. Tym łatwiej może wprowadzić użytkownika w błąd. Nie ufaj mu. Trzecia rzecz, w której czas GPT jest słaby, to zadanie wymagające liczenia. To jest model językowy, nie matematyczny i to jest taki stereotypowy humanista. Kiedy na przykład powiesz mu, żeby napisał ci post do social mediów o długości do 280 znaków, to bardzo możliwe, że się w tym limicie nie zmieści i po prostu zignoruje te informacje. Inaczej mówiąc. Sztuczna inteligencja, AI, mówiąc po angielsku, to świetny sposób, żeby zwiększyć swoją efektywność w niektórych obszarach, przede wszystkim tych związanych z tworzeniem różnorakich treści. Możesz w ten sposób ułatwić sobie i przyspieszyć tworzenie postów do social mediów, artykułów na blog, podcastów albo wideo, ale uwaga! Nie chodzi o to, żeby po prostu otworzyć czat GPT czy inny podobny program i wpisać polecenie stwórz artykuł na temat Xyz. Technicznie jest to wykonalne, ale takie materiały niczym szczególnym się nie wyróżniają takich. Artykułów jest masa w internecie i czyta się je tak sobie, jak instrukcja obsługi odkurzacza. Poza tym najnowsza aktualizacja Google wyłapuje teksty tworzone przez sztuczną inteligencję, bo Google ma własne AI i obniża ranking takich tekstów. Więc jeżeli wyprodukujesz i wrzucisz na swój blog 50 takich artykułów, które teoretycznie miałyby Ci pomóc w pozycjonowaniu, to możesz się zdziwić, kiedy efekt będzie odwrotny. Jak w takim razie wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia treści? Przygotowuję mini-szkolenie, na którym podzielę się moimi doświadczeniami na ten temat, tym, czego się nauczyłem, a jest tego sporo. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam na stronę maławielkafirma.pl, ukośnik content, myślnik AI. Czy mówiąc to bardziej po polsku, mała wielka firma.pl, Ukośnik Content, kreska myślnik w sensie AI. Mała wielka firma.pl, Ukośnik Content AI. Yy, dziękuję bardzo, do usłyszenia. To wszystko w tym odcinku. Na razie, cześć.